Proszę Państwa, teraz w programie mamy dla Państwa od razu na początku taką dość dużą niespodziankę. Otóż co jakiś czas do naszego kabaretu zgłaszają się przeróżne osoby z pytaniem, czy przy okazji jednego z naszych występów mogłyby choć na chwilę pojawić się na scenie, aby dać próbkę jakichś swoich niebanalnych umiejętności. My się na to chętnie zgadzamy tak naprawdę z dwóch powodów. Po pierwsze, uwielbiamy promować młode talenty, po drugie, oni występują, my dopijamy w garderobie, a czas leci. No, jak odcinanie kuponów, to odcinanie kuponów. Dzisiaj mamy prawdziwą petardę. Diament, perła, szafir, te słowa aż cisną mi się na usta, bo wiem, że za chwilę stanie przed Wami pani Bronisława. To, co mam na głowie, to oczywiście nie przypadek, to kapelusz. A założyłem go dlatego, że pani Bronisława jest pieśniarką ludową. Widzę po tej żywiołowej reakcji, że większość z Was pewnie nie lubi muzyki ludowej, ale zapewniam Was do dziś. Do dziś dlatego, że pani Bronisława nazywana jest Marią Callas muzyki ludowej i myślę, że nie ma w tym słowa przesady. Pisze teksty, komponuje muzykę, na co dzień występuje ze swoim dziadkiem, 82-letnim panem Franciszkiem. Pochodzi z małej miejscowości Borki-Kosiorki. Przyjechała tutaj do Lublina własnym autem, zainwestowała w ten przyjazd. Wyjechała we wtorek, dojechała dzisiaj. Kiedy wysiadała ze swojego tarpana tu na parkingu, zapytałem, jak minęła podróż, odpowiedziała, ino noga ścierpła. Także naprawdę zdesperowana, zmotywowana do tego, żeby gdzieś zaistnieć, gdzieś się pokazać. Uchylę rąbka tajemnicy. Podczas castingów do ostatniej edycji programu The Voice of Poland pani Bronisława nie doszła nawet do drzwi. Ale to tak to jest, jak się coś mocniejszego walnie przed występem dla kurażu. Dzisiaj macie Państwo dużo więcej szczęścia. Dzisiaj bowiem pani Bronisława najprawdopodobniej jest trzeźwa. Mówię najprawdopodobniej, bo widziałem ją ostatnio 20 minut temu, a stare porzekadło sceniczne mówi, że im dłużej artysta czeka za kulisami na występ, tym bliżej ma do sklepu. Jest nieco stremowana, natomiast ja obiecałem, że tu w Lublinie powitacie ją wielkimi brawami i nie wątpię, że tak będzie, bo jest osobą, której nie da się nie pokochać od pierwszego wejrzenia. Bardzo ciepła, bardzo otwarta, z olbrzymim poczuciem humoru, kiedy przy obiedzie dzisiaj znienacka zapytałem, pani Bronisławo, a co pani robi w wolnych chwilach, kiedy pani nie śpiewa? Odpowiedziała, haftuję. Ha! Zobaczymy. Proszę Państwa, powitajmy wielkimi brawami panią Bronisławę. A to nic pani nie wspominała, że się rodzina powiększy. Przepraszam. Proszę Państwa, pani Bronisława ma 22 lata. Po prostu ciężko pracuje, pomagając rodzicom w polu. Jak wspomniałem, na co dzień występuje ze swoim dziadkiem, ale dziadka jakoś nie widzę. Co się stało? Aha. Rozumiem, czyli po prostu od listopada ubiegłego roku dziadek już niestety nie występuje. No ale nic się nie stało, bawimy się dalej. Przecież pani Bronisława nie będzie śpiewać a cappella. Pani Bronisława będzie śpiewać a cappella. To towarzyszący jej najstarszy członek jej nowego zespołu. 75-letni pan Stanisław, który jest atrakcją samą w sobie, gdyż jak mi pani Bronisława przed chwilą doniosła, zawsze wchodzi na scenę, trzymając dziarsko swój instrument w ręku przed sobą. Emocje sięgnęły zenitu. Powitajmy pana Stanisława. Już jest. Zanim pan Stanisław wymości się na swoim instrumencie, ja pozwolę sobie na króciutki rysik historyczny. Otóż ten duet, który za chwilę Państwo zobaczycie i usłyszycie, nie występuje ze sobą po raz pierwszy. Byłbym zapomniał, pan Stanisław oprócz zespołu pieśni i tańca posiada również bardzo rzadki zresztą zespół Sasa Hopsa. Jest to przypadłość charakteryzująca się nerwowym naśladowaniem odgłosów zwierzęcych. Tylko mam nadzieję, że to uatrakcyjni, a nie przeszkodzi w tym krótkim show. Otóż, tak jak wspomniałem, nie występują ze sobą po raz pierwszy. Po raz pierwszy wystąpili podczas ubiegłorocznego przeglądu twórców ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, gdzie wyśpiewali sobie Grand Prix, brawurowo wykonując piosenkę pod tytułem Jakbyś ino chłopcze chciał, to nawet w agreście. Ja pytałem o tytuł piosenki, pani Bronisławo. Wyśpiewali sobie Grand Prix, wykonując piosenkę Jesienną nocą w stogu łomocą. Jak państwo słyszycie, twórczość ludowa nie zna granic. Powiedziałbym więcej, twórczość ludowa nie zna żadnych granic. Tak. Jak się powiedziało A, trzeba powiedzieć i B. No i dzisiaj usłyszymy piosenkę premierową, podskocznym, frywolnym, galopującym wręcz tytułem Ciągnął konia do zwolenia. Kunia. Proszę? No kunia. Co kunia? No ciągnął. Ach, przepraszam. Ciągnął kunia do zwolenia. Tak brzmi oryginalny tytuł. No, ja tylko młodszym naszym widzom pragnę przypomnieć, że Zwoleń to oczywiście miasto. Między Lublinem a Radomiem perła renesansu, aż by się chciało powiedzieć Padwa północy, ale nie wolno, bo mówimy to o Zamościu. No, skoro wszystko już wiemy, nie pozostaje mi nic innego, jak pozostawić państwa w oparach muzyki ludowej. Najmocniej przepraszam, proszę państwa, przepraszam, byłbym zapomniał ze względu bezpieczeństwa. W związku z tym, że pan Stanisław posiada rzadki zespół Sasa Hopsa, prosimy w tym numerze o niepodchodzenie do sceny, bo po prostu nie wiemy, co się wydarzy. Także dziękuję, przepraszam i zapraszam. Jeszcze tylko, przepraszam bardzo, jeszcze tylko ogłoszenie z parkingu. Kierowca czerwonego Renault Clio proszony o przeparkowanie wozu. O, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, przepraszam i zapraszam. Ale kiedy? Powiem kiedy. Aha. Nie wiem, jak to się stało, ale w poprzednie ogłoszenie wkradł się chochlik. Pan poszedł... To nie jest Renault Clio, to jest Renault Talia. Talia, takie wcięcie. Komu ja to mówię, ludzie? A i panie Stanisławie, tam spokojnie, bo tam jest jednak z tyłu mikrofon, także... Zapraszam. Teraz! Teraz! Już nie ma ogłoszeń, także z kopyta. Teraz! Nie z chciwości ino z nędzy chłop chciał sprzedać dla pieniędzy swego siwka, co na polu przyszedł na świat wandrę z polu. A że mieszkał w Końskowoli, to się z chaty wygramolił i bez żony pozwolenia ruszył na targ do zwolenia. Kiełbasa, ogórek, salceson i sznurek ciągnął kunia do zwolenia, ale jakby od niechcenia. Taka historia życiowa. Oj, tego konia tam ciągnął. Jego... Kuń się pręży i zapiera. Weź go chłopie, podciąg teraz. Piana spyska mu się toczy i diabelsko świcą oczy. Chłop spocony, ręce sine, lecz nie puszcza, trzyma linę i choć kuń mu dęba staje, za wygraną mu nie daje. Czonu kunia do zwolenia, ale jakby od niechcenia, ucha ducha, zawierucha, jeden trzyma, drugi też trzyma. Taka historia życiowa. Dwie godziny się mocował, o metr kunia przeholował. Wreszcie usiadł chłop na torfie, pojął, że się głupio szorpie. Tak bez żony pozwolenia nie zaciągnął do zwolenia kunia, co go sprzedać miał. Bo pieniędzy trochę mieć chciał. Ciągnął konia do zwolenia, ale jakby od niechcenia. Nie, teraz jeszcze nie skończyłem! Nie, no tak. Choć historia byle jaka, mądrość z niej ludowa taka. Siłą kunia nie przekonasz, niech się wszystkim zajmie żona. W rękach przemieszczę, nie tam. Jest cały taki. Wchodź tam i na fejsa, Bronisława Chruściel. Brawo, pani Bronisławo. Cudowny występ, tędy do garderoby, proszę, tak wyjść. Wino przyniosłem. Mieli państwo okazję zobaczyć kawał dobrej muzyki. Teraz młodzież szuka, prawda, nowych nurtów muzycznych, zainteresowań, a tu... Cudze chwalicie, a swego nie znacie.